25 stycznia, sobota. Jesteśmy oczywiście na Wielkiej Krokwi, no bo gdzie moglibyśmy być w sobotę 25 stycznia? Przed nami konkurs drużynowy i o tym konkursie drużynowym porozmawiamy sobie teraz z Tadeuszem. Tadeuszu, powiedz mi, po wczorajszych treningach, po wczorajszych kwalifikacjach, jakie masz przemyślenia, jakie masz przeczucia, co podpowiada Ci Twój nos i co podpowiada Ci Twoje doświadczenie? No chyba nie będę oryginalny, jeśli stwierdzę, że te odczucia są dosyć mieszane, bo z jednej strony mieliśmy genialne właściwie skoki Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, troszkę słabsze Piotka Żyły, ale też na wysokim poziomie, natomiast brakuje nam tego czwartego Dobrydża i właściwie no trudno powiedzieć, ten wybór Kuby Wolnego jest taki dosyć ryzykowny, taka zagrywka trochę wabank i zobaczymy, czy to dzisiaj się opłaci, czy faktycznie wyjdzie na to, że ten Doleżal miał tutaj rację, no bo Kuba nie prezentował się dobrze. Z drugiej strony też nie bardzo pozostali się nie prezentowali dużo lepiej, więc naprawdę trudny będzie to konkurs dla Polaków, no bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te sukcesy w drużynie są, natomiast dzisiaj może się okazać, że nawet nie zmieścimy się na podium. Pomimo tego, że Polacy nie będą, być może nie będą dzisiaj odgrywali jakichś czołowych ról, to jednak atmosfera w Zakopanem jest wspaniała. Oczywiście od samego rana mijaliśmy grupy rozradowanych kibiców ciągnących na skocznie. Polscy kibice zawsze wierzą w naszych, ale wygląda na to, że polscy kibice również dopingują wszystkich skoczków i po prostu rozkochali się w skokach. Tak, no to jest taki ewenement Zakopanego i polskich kibiców, że ta atmosfera tutaj jest naprawdę unikalna w skali świata, no i naprawdę jest tak głośno, tyle tych trąbek przy okazji każdego skoku, nawet Kazacha, czy no, każdej narodowości skoczka. No i cóż, no bilety wyprzedane już dawno, 24 tysiące dzisiaj, 24 tysiące jutro kibiców, a również wczoraj podobno sprzedały się co do jednego na kwalifikacje, więc to wszystko pokazuje, że skoki narciarskie w Polsce to naprawdę jest coś magicznego. Wygląda na to, że najlepiej, najmocniej prezentują się na razie tutaj na tej skoczni Austriacy oraz Niemcy. Zgodziłbyś się ze mną? No tak, rzeczywiście. No, oni na pewno będą walczyć tutaj o zwycięstwo, o tą czołową lokatę. No i my mamy nadzieję mimo wszystko, no, że tutaj, że polscy skoczkowie się w to wszystko włączą, bo wiemy, że czasem wystarczy jedna rozmowa, jedna poprawka i nagle skoki zupełnie zaczynają wyglądać inaczej. A jeśli do tej naszej trójki dołączą dobre skoki Kuby Wolnego, no to możemy walczyć tu praktycznie o każdą możliwą lokatę. Zdecydowanie najlepiej prezentowali się wczoraj podczas treningów Austriacy i Niemcy. Warto zauważyć, że na skoczni pojawili się Markus Eisenbichler oraz Richard Freitag i ich skoki zdecydowanie wyglądają lepiej, no w przypadku Eisenbichlera oczywiście nie wyglądają lepiej, bo tutaj była kontuzja, ale jeśli chodzi o Richarda Freitaga, to te treningi, które odbył, zdecydowanie poprawiły jego skoki, czego niestety nie można powiedzieć o skokach naszych Polaków, którzy mieli również podczas treningu poprawić swoją dyspozycję. Jak myślisz, czy wygląda na to, że Stefan Hondogachar jest lepszym trenerem, który potrafi naprawić skoczka w trakcie sezonu niż Michał Doleżal? No to zadajesz pod trudne pytania, bo myślę, że zawsze ceniliśmy Stefana właśnie za to, że on potrafił z dnia na dzień, a właściwie przez noc poprawić znacznie skakanie danego reprezentanta Polski. Michał Doleżal, no można powiedzieć, że wszystko przed nim, no jeszcze nie miał takich za dużo takich okazji. Myślę, że na wnioski przyjdzie czas dopiero po sezonie, no bo teraz to naprawdę trudno już coś tutaj powiedzieć. No, liczymy na to, że właśnie dzisiaj się okaże, że właśnie Michał Doleżal potrafi naprawić takiego Kubę Wolnego i że dzisiaj będziemy widzieć zupełnie inne skoki w wykonaniu naszego reprezentanta. No i cóż, trzymamy kciuki za to, żeby dzisiaj było dobrze. Co, rozumiem, że godziny ty już podasz. Dzisiaj, czy kochacie te konkursy drużynowe, czy ich nie kochacie, zapraszamy serdecznie, dopingujcie naszych skoczków w walce o kolejne trofea. Konkurs drużynowy odbędzie się o godzinie 16:15, przed nim seria próbna o godzinie 15, a po wszystkie najnowsze wiadomości, ciekawostki, ploteczki, zapowiedzi, statystyki zapraszamy skijumping.pl.